Kto jest za tym, żeby zalegalizować marihuanę? Kto jest... Całe studio. Wy też, nie? No mówiliście o tym. No, Kuba. Tak. Fajnie. Ja widzę, że duża część społeczeństwa jest za tym. Ja nie jestem za tym. Ja bym nie zalegalizował marihuanę z jednego powodu. Bo jakby marihuanę była legalna, to rozmowy na mieście by wyglądały normalnie. Ej, mam 3 gramy zioła, palimy u mnie, ej, mam marychę, idziemy, wstrzykiwujemy, nie wiem, cokolwiek. A jak będzie nielegalna, jak jest nielegalna teraz, to jest niesamowite, jak wydobywa z ludzi kreatywność. Jak ludzie, wiecie, muszą ogarniać temat, jak zamawiają miód, albo poziomki, albo cokolwiek. Nie wiem, co jest u was, ale kiedyś słyszałem najlepsze zamawianie towaru kiedykolwiek. Stałem sobie w parku, bo akurat wyprowadzałem narzeczoną na spacer. I stoi sobie, dres. Znaczy to nie był dres, to był dresu. To był naprawdę, on musiał się w Ortalionie już urodzić, naprawdę. Jego lekarz wyciągnął, dał mu klapsa, ten się wkurzył, sprzedał kurczarzowi lepę na ryj w pysk, opylił łożysko w bramie. No wiecie. Stoi sobie typowy Seba, nie? Zespół niespokojnych nóg stoi. Na spodniach pasków tyle, ile jest w stanie zliczyć, czyli 3. Stoi, nie? I on ogarnia temat, nie? Dzwoni. Ej, ziomuś! Ziomuś! Czytamy dzisiaj książki? Ja tak, tak, na bank chodzi o książki. Z jego ryja było widać, że jemu w dzieciństwie książki nie czytano rozdziałami, tylko paragrafami. Ale okej, chodzi o książki. On kontynuuje. Tylko ziomuś! Ziomuś, tylko uwaga, bo dzisiaj z nami będzie Żanetka czytać pierwszy raz. Także wiesz, 2-3 stronki, żeby jej nie odjebało. Moja narzeczona stoi z boku. Ja to sobie odczytani dresi, nie? Ja tak naprawdę, ale kończy przekaz, kończy swoje zamawianie. Okej, ziomuś, to co? To dzisiaj przez butelkę, tak? Ja tak, wow! I sobie pomyślałem, a co jeśli? Co jeśli policja wbija na chatę, na ziemię, a tam dresy czytają? O co chodzi?